W 1572 resztkę władzy centralnej w Rzeczypospolitej Juch wziął. Chyba najkrótsze i najcelniejsze podsumowanie poprzednich odcinków w mojej karierze. Generalnie chodzi o to, że po śmierci ostatniego Jagiellona pojawił się zasadniczy problem, bo nie ma kto odziedziczyć tronu. Ktoś się zapyta, jak to było, bo przecież na przykład Kazimierz Wielki w testamencie przekazał władzę usynowionemu wnukowi, że w końcu Kaśko królem nie został, to inna sprawa. Otóż Zygmunt August nosił nawet taki przydomek Dojutrek, wynikający z tego, że mu się nie spieszyło, miał na wszystko czas i lubił odkładać sprawy na później. Pozdrawiam mojego pana odwosu i pana prezydenta Kielc Bogdana Wentę. Panie prezydencie, kiedy remont Sukowskiej? Otóż na początek, żeby utrzymać jakąś organizację państwową, zarządzono konfederacje zwane kapturowymi. Nazwa pochodzi od czarnych kapturów noszonych na znak żałoby po królu. Były też sądy kapturowe, którym w czasie bezkrólewia pozwolono nawet w celu utrzymania porządku na tortury oraz łamanie praw gwarantowanych szlachcie w przywilejach, takich jak nietykalność cielesna. To tak jakby teraz nagle wszyscy zaczęli nosić maseczki. Następnie powołano urząd tak zwanego Interrexa, czyli tymczasowego króla. Objął go arcybiskup gnieźnieński Jakub Uchański i przy okazji wyszło tak, że arcybiskup gnieźnieński już zawsze w takiej sytuacji będzie pełnił funkcję króla. Warto tutaj zapamiętać jeszcze dwa albo w sumie nawet trzy nazwiska osób, które w tym czasie będą przewodniczyć szlachcie. Mikołaj Siednicki, kto uważnie ogląda, to kojarzy go z ruchu egzekucyjnego, oraz Jan Zamoyski, tak jest ten Jan Zamoyski od Zamościa. W sumie nic się nie stanie, jak dodacie do tego jeszcze Jana Firleja, co ciekawe reprezentanta protestantów, do objęcia funkcji Interrexa i być może późniejszej władzy nad państwem. Ale nie wyszło. Następnie senatorowie ustalili, że od teraz wyborem nowego króla będzie zajmował się Sejm Konwokacyjny, który wyznaczy miejsce, czas i sposób wyboru. Przy okazji w 1573 ten Sejm zawiązał tak zwaną Konfederację Warszawską, jeszcze o niej będzie przy okazji reformacji i kontrreformacji, która wprowadzała w Rzeczypospolitej tolerancję religijną dla wszystkich i właściwie od tego momentu możemy mówić o Rzeczypospolitej jako o tej ostoi bezpieczeństwa dla wszystkich zagrożonych prześladowaniami w innych krajach Europy. Nazwa tej konfederacji wzięła się od miejsca obradowania Sejmu Konwokacyjnego, czyli od Warszawy. Dobra, no ale co w końcu z tym królem? Otóż nasza kochana, jedyna niepowtarzalna szlachta stwierdziła, że trzeba ogłosić w całej Europie, że jest takim mlekiem, miodem i błotem w zimę płynący kraj jak Rzeczpospolita i właśnie zwolnił się urząd królewski i oczekiwać odzewu. Takowy rzeczywiście był, bo spośród pięciu kandydatów trzeba było wybrać najlepszego. Zgłosili się Albrecht Fryderyk Hohenzollern, na niego szlachta krzywo się spojrzała, ponieważ był księciem Prus, a Prusy były lennem Polski. Trochę nie przystoi, żeby lennik został królem, więc od razu na bok. Dalej, Ernest Habsburg, syn cesarza niemieckiego. Niby spoko, ale Habsburgowie byli znani z rządzenia silną ręką, więc od razu na bok i dalej. Dalej mamy cara Rosji Iwana IV Groźnego, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego od razu na bok. Potem mamy króla Szwecji Jana III Wazę. To już niby lepiej, ale on był protestantem, a mimo tolerancji religijnej w katolickim kraju na urzędzie króla to nie przejdzie. Drogą dedukcji mamy zamykającego stawkę brata króla Francji Henryka Walezego. Rodzina Walezjuszy była znana z dwóch rzeczy, które naszej szlachcie idealnie odpowiadały. Byli katolikami i przeciwnikami Habsburgów. Elekcja wyglądała tak, że na polu elekcyjnym pod Warszawą zebrało się około 40 tysięcy szlachetnie urodzonych chłopa. Na początek debatował Sejm, który wysłuchał ofert przedstawicieli samych zainteresowanych, potem przedstawiono to całej szlachcie. Po obozach szlachty, pogrupowanej według województw, przeszedł się Interrex i zbierał głosy. Henryk Walezy został wybrany dosyć jednomyślnie, ale to był raczej wybór najmniejszego zła. Do dzisiaj niewiele się w tej kwestii zmieniło. Zanim nowy król zostanie koronowany, szlachta polska chciała zabezpieczyć swoje interesy, więc przygotowała dwa dokumenty. Artykuły henrykowskie i Pacta Conventa. Nazwa tych pierwszych wzięła się właśnie od imienia Henryka Walezego. Polegały one w skrócie na tym, że król zobowiązywał się zagwarantować dotychczasowe prawa, nie zmieniać ustroju, ma świadomość, że tutaj głos decydujący ma Sejm, a nie król, i że gdyby król chciał jednak coś bez zgody szlachty pozmieniać, to bez ostrzeżenia wylatuje z kraju na zbity ryj. I to bez konia najlepiej. Pacta Conventa z kolei to była deklaracja przyszłego monarchy z realizowania swoich obietnic wyborczych. Co ciekawe, król zobowiązywał się pokryć wszystko z własnej kieszeni, nie z kieszeni podatników i z tego był rozliczany. Henryk Walezy obiecał na przykład sfinansować kształcenie w Paryżu 100 szlachciców z Rzeczypospolitej, czy spłacić długi Zygmunta Augusta. I tutaj nie przejdzie argument, że przez 24 lata zaniedbań poprzedniego monarchy i tak dalej. Oba dokumenty w imieniu króla zaprzysiężył francuski poseł, którego nazwiska nie wymówię. Nienawidzę tego języka. To jest gorsze niż niemiecki. Sejm koronacyjny odbył się w 1574, a dokładnie 21 lutego w katedrze na Wawelu Henryk został koronowany. I wszystko fajnie, możemy się rozejść. Panowanie Henryka Walezego w Polsce przeszło kompletnie bez historii. Starał się wzmacniać swoją władzę, zaprzyjaźniając się z
wpływowymi magnatami. No i wszystko było spoko, bo Henkowi w Polsce się nawet spodobało. Na Wawelu był nowoczesny zamek. Ciekawostka. Zamek na Wawelu po przebudowie ostatnich Jagiellonów na renesans był prawdopodobnie najnowocześniejszym zamkiem na świecie. Był jednocześnie rezydencją królewską oraz zamkiem obronnym, dobrze przystosowanym do XVI-wiecznych realiów, a dodatkowo, co ciekawe, były tam toalety. Z dzisiejszego punktu widzenia była to bardzo prosta konstrukcja, która odprowadzała. Co? Gówno! Aha! We Francji, przecież w renesansie obok Italii, ostoi kultury i mody, tego nie było. We Francji nie było toalet, powszechnie jak król chodził piechotą, to w kąt sali ubierano się tam inaczej niż w Rzeczypospolitej i Polacy z Litwinami często lubili plotkować o Henku, bo dziwnie się ubierał i używał od jucha perfum. Spodobało mu się też to, że w Polsce je się widelcem, znaczy oprócz pizzy, bez przesady. Mina Henkowi jednak grzedła na widok jego żony, otóż zostając królem, obiecał ożenić się z siostrą poprzedniego króla Zygmunta Augusta, o 30 lat starszą od jego Anną Jagiellonką. Anna Jagiellonka była znana z tego, że ponoć była brzydka w cholerę i to w połączeniu z cechami tzw. kobiety niezależnej dawało jej status starej zołzy. Jak ktoś z was kojarzy tureckie seriale, które od jakiegoś czasu lubi puszczać Telewizja Polska, to parę lat temu był taki serial Wspaniałe Stulecie i tam była przedstawiona Anna Jagiellonka, jak gościła na dworze chyba sułtana czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie ja nie oglądałem, mama to lubiła oglądać. Podobno Henryk Walezy na jej widok potrafił się pożygać i nie zdążył do toalety. Możecie ją sobie wyobrazić jako taką nauczycielkę, która jest w prawie każdej szkole, której brakuje niewiele do emerytury, ale wygląda jakby była na tej emeryturze od jakichś 30 lat i każdy się jej boi, ubiera się zawsze tak samo i jedyną jej przyjaciółką jest pojemna jak szambiarka torebka. To jest właściwie cała historia panowania Henryka w Polsce, bo już 4 miesiące po koronacji, w nocy z 18 na 19 czerwca 1574, Henryk na szybko wyjechał z Polski, bo akurat umarł jego brat, król Francji. A kto umarł, ten nie żyje, a Henryk był następny w kolejce do tronu, zdecydował się na powrót do Francji. Przebrał się i w towarzystwie swoich francuskich dworzan w nocy uciekł z Wawelu. Swoją drogą dzisiaj znamy dokładną trasę ucieczki. Podobno powiedział coś tam nieoficjalnie, że on to tylko tak na chwilę, zaraz wróci i będzie git. A stało się dokładnie to, co w memach o twoim starym. Pański ojciec zniknął. Kto nie ogląda memów, to niech zacznie. Najlepiej na grupie Jak będzie w świątyni zagłady, sekcja Harrisona Forda. I wyjaśniam przy okazji, że nasz król już nigdy nie wrócił do Polski. Legenda głosi, że starosta oświęcimski poznał króla i osobiście wskoczył za nim do rzeki, krzycząc: najjaśniejszy panie, czemu uciekasz? Ale ja muszę jeszcze dzisiaj wrócić do Rzymu. I już pan prezydent Wałęsa czeka z rządem na lotnisku. W Pszczynie miał dogonić króla pościg z Krakowa. Dzisiaj w tym miejscu stoi kapliczka zwana Bądź Wola Twoja. Sytuacja się skomplikowała jak ta naszych piłkarzy po zdobyciu narodowego przez Węgrów, bo niby król dalej był oficjalnie królem, niby obiecał wrócić, ale nie ustanowił rządów zastępczych i takie tam oficjalne kocopoły. W końcu na koniec sierpnia zwołano Sejm, który postawił Henrykowi ultimatum, że albo wraca do 12 maja 1575, albo detronizacja. Zakończenie tej historii już znamy.